Chyba tak możemy powiedzieć. Na czym polega fenomen przedstawienia zapiski oficera Armii Czerwonej? Proszę pani, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Może historia nasza jest tak nośna, że każdy chce na swój sposób, a w teatrze w szczególności w sposób komediowy ją zobaczyć, nie wiem, bo to jest komedia. To z takiej krzywej perspektywy jest to pokazane wszystko. Fenomen, może adaptacja dobra, może ja porządnie gram. Michał Zubow, postać, w którą się pan wciela, podbiła serca mieszkańców Białegostoku. No, musi pan przyznać, 25 lat, spektakl grany regularnie, zawsze przy pełnej publiczności. To jest wynik zachwycający. No, unikalny, powiedziałbym, nieskromnie, bo na skalę polsko-narodową tak jest. Jedną z atrakcji tego spektaklu jest to, że to jest forma komediowa. To jakby i łatwo, i trudno jest uczynić przekaz taki teatralny w takiej postaci. Bo gdyby to było inaczej ujęte, przecież to są tragiczne zdarzenia, dramatyczne wręcz, można powiedzieć, a ujęte w formie taką, w taką formę no, dosłowną, czy formę, która byłaby bliska prawdy. To byłby nie do zniesienia po prostu. Te historie, które przeżywa główny bohater, były po prostu no, zbyt ostre, żeby je oficera można Armii Czerwonej, było przekazywać przez tyle lat. 25 lat grają w taki to sposób. Samo i cały czas pełna widownia. A może rzecz też potroszę w reżyserii, oprócz wspaniałego aktorstwa, o którym pan wspomniał, bo no, dziękuję sztukę pani za miłe... Andrzej Jakimiec, święty Andrzej pamięci. Jakimiec, nieżyjący już. Tak, no niewątpliwie to sprawa adaptacji, sprawa ujęcia, bo to jest na podstawie książki. Sergiusza Piaseckiego. Tak, Sergiusza Piaseckiego, ten sam tytule książka jest. Ona opiera się o okres od 1939 do 1945 roku, zdaje się. On wybrał odpowiednie momenty, fragmenty dotyczące pierwszej okupacji sowieckiej w Polsce i na tym się jakby oparł i skoncentrował. No mógł inaczej to zrobić, zrobił tak jak zrobił. I wyszło wspaniale. Jak no widać. Tak, znaczy wspaniale, to nie mnie to mówić, ale no skoro tyle lat to jest grane, to myślę, że to nie tylko czcza rozrywka, ale i jakby profesjonalizm teatralny się kłania, bo bez tego byśmy nie pojechali daleko. To sprawa odpowiedzialności reżyserskiej, aktorskiej, strony technicznej, która jest bardzo pilnowana. Ja tego pilnuję bardzo mocno, że chodzi mi o światła, o muzykę. To musi być tak, jak zostało to ustalone. Tam nie ma żadnych odstępstw. A właściwie to za szafery, można powiedzieć, gram tak samo, ale inaczej. Tak samo się nie da grać. No. A proszę zdradzić, ciągle. Ile razy zagrał pan tę rolę, bo musimy to już liczyć w setkach. Czy liczy pan proszę rolę? Proszę pani, o ile mnie... Znaczy, to są raporty pisane z każdego spektaklu. To jest numerowane. O ile mnie pamięć nie myli, to jest około 650 spektakli. No to trudno zapomnieć tekstu na scenie, choć pewnie trema pojawia się za każdym razem. Za każdym razem się boję, to prawda, ale się boję nie tylko przy tej roli. Zawsze się boję, jak wychodzę na scenę, bo to jest wielkie niewiadome. Niby wszystko jest poustalane, ale to jest no, dużo odpowiedzialności. I przy każdej roli no, musi być jakaś trema, która buduje, budująca trema. No. Nie można tak bezkarnie sobie wejść na scenę. Dużą odpowiedzialnością jest również mówienie o historii, szczególnie w taki zabawny sposób. Czy utożsamia się pan z głównym bohaterem, Michałem Zubowem, sowieckim najeźdźcą na Polskę? Nieco komicznym, który potrafi zaprzyjaźnić się, jakby nie było, z każdą widownią. Ja wychodzę z takiego założenia, że aktor ma obowiązek zawodowy utożsamić się z rolą, ale do pewnego stopnia no, na polu zawodowym, że tak powiem. Natomiast utożsamić się to jest szerokie słowo. No nie mogę się utożsamić z okupantem, z mordercą, z idiotą, tumanem. Nie wiem, jak jeszcze go tam nazwać. W takim razie, czy ma pan go dość? Proszę pani, to jest, jakbym miał go dość, to bym to samo powiedział, że mam dość publiczności, a tego nie chcę, ani nie mam prawa powiedzieć. Do
ci będą ludzie chcieli przychodzić i oglądać ten spektakl. Ja mam obowiązek, moralny obowiązek robić tak, żeby nikt się nie zorientował, czy ja mam dosyć tego, czy jestem tym zmęczony, czy znudzony. A jest pan? Dopóki są ludzie, nie. A poza tym nie gram tego codziennie, to żeby nie było, nie było tak, że to tylko Zubów i Zubów i Zubów. No tak, oprócz Michaiła Zubowa zagrał pan kilkadziesiąt innych postaci. No oczywiście, pracuję w zawodzie ponad 35 lat, no to siłą rzeczy. No oczywiście ten spektakl jest nośny bardzo i przyczepił się do mnie, jak do pana Mikulskiego Hans Kloss troszeczkę. No i trudno się z tym walczyć, no ale no, gram również inne role. A czy zmieniło się coś od 1992 roku, kiedy to przedstawienie miało swoją premierę? Czy ta rola zmieniła się znacząco? Nie, na początku nie wiemy, że na początku zmienić. Trwała dłużej niż teraz. Tak, tak, to prawda, ale czas, tak, ponad 2 godziny to trwało, ale to, no czas zweryfikował. Proszę pani, no percepcja dzisiejszego widza jest ustalona, powiedzmy tak, na godzinę 15, godzinę 30, prawda, wytrzymał, jeżeli jest spektakl wieloosobowy, na dużej scenie, prawda. Natomiast sam fakt, że to jest monodram, i to, że dzisiaj ten spektakl trwa godzinę 45 minut w wykonaniu jednego aktora i ma wzięcie, to już można powiedzieć, że to jest wielki sukces, bo ludzie wytrzymują te godzinę 45, chcą jeszcze więcej, przychodzą na następne spektakle, bo to jeden drugiemu w tej chwili mówi. To Poczta Pantoflowa jakby działa bardzo mocno i no właściwie to jest spektakl taki, no ikona. Ludzie są i percepcja ludzi jest dzisiaj bardzo czasowo ograniczona. A czy po 25 latach grania tej postaci może pan powiedzieć, na czym polega, jaka jest mentalność radzieckiego żołnierza, czy też ogólnie człowieka? Czy uważa pan, że naprawdę istnieje lub istniał homo sovieticus? Ależ oczywiście, a ile w nas jeszcze go siedzi? No, oczywiście, że tak. Może w innym wydaniu, ale trochę, no jeszcze żeśmy się nie wyzwolili z tego mentalnie, bo to może sprawa 2-3 pokoleń może i zapomnimy o tym. Można szukać różnych wartości, które niosą ten spektakl. To można o historii mówić, można o sile propagandy mówić, można o tym zadziwieniu każdego człowieka na inność. No to już tak bardzo ogólnie i delikatnie mówię. No, też się dziwimy, jak widzimy coś innego, czego nie znamy, a co nas fascynuje, bo jego fascynuje świat tego Zubowa, do którego wszedł, a którego Zub kompletnie nie zna. Ale jest ciekawy tego świata na swój sposób. A może na spektakl ciągle przychodzą nowi i ci sami widzowie, aby przekonać się o swojej takiej polskiej wygranej nad komunizmem, nad Związkiem Radzieckim, która jawi się jako taki potężny, ale nieco głupawy, a może ogłupiony i zmanipulowany naród żołnierzy? No dzisiaj na pewno siłą tego spektaklu, oprócz różnych innych warstw, jest sprawa siły propagandy. Niewątpliwie, jak jednostki czy masy są w stanie być manipulowane przez siły, które chcą, żeby było tak, jak sobie dysponują, prawda? Ja nie chcę używać tutaj ani nazwy państw, ani nazwy przywódców, ale on mówi o propagandzie. No, na przykład to może być jakiś nośnik tego spektaklu dzisiaj. Historia, szczególnie te jej smutniejsze, takie tragiczniejsze momenty, jest lepiej przyjmowana i przyswajana przez ludzi właśnie przez satyrę, groteskę, przez śmiech. Cały czas mówimy przecież o 17 września 1939 roku. Tymczasem postać przez pana grana, co prawda, czasem wzbudza grozę, ale właściwie śmieszy. No bo to jest taka forma teatralna, komedia, jedna z to jest najtrudniejszy gatunek w teatrze. Komedia, dobrze pojęta oczywiście, to nie błaha rzecz, no bo błaha by się nie utrzymała, utrzymuje się bardzo krótko zazwyczaj. Natomiast komedia sensu stricto w teatrze jest formą najtrudniejszą do realizacji. I jeżeli się uda ją dobrze zrobić, no to ona trwa. Każdy spektakl dobrze zrobiony trwa.
właśnie, czy ta forma komediowa powoduje popularność tej sztuki? Niewątpliwie. Niewątpliwie. No można tragicznie by to zagrać, no ale sam Piasecki, pisząc książkę, jak szalenie musiał nienawidzić bolszewików, ich mentalności, już w warstwie werbalnej, powieściowej, był tak zgryźliwy, tak złośliwy, że tego inną formą się nie dało ugryźć, tylko taką, jaką on właśnie zaproponował, czyli pewnej groteski, pewnego wykrzywienia, przerysowania. No i tak realizatorzy w postaci Jakimca i mojej własnej osoby myśleli i tak ten spektakl został postawiony. I jest wystawiony od 25 lat. A ja mam pewną koncepcję. Może oprócz tej formy, czyli komedii, groteski, ważne jest też miejsce, ponieważ Białystok na Podlasiu, blisko do wschodniej granicy, dalej do Europy Zachodniej, może to miejsce też jest znaczące. Proszę pani, ja szukając odpowiedzi na to, na czym polega fenomen tego spektaklu, różne aspekty brałem pod uwagę, również ten, o którym pani mówi. Natomiast ten spektakl był grany w całej Polsce. Również za granicą. W różnych, różnych rejonach, o różnych tradycjach kulturowych w Polsce. Był grany na południu Polski, w Zakopanem, był grany w Szczecinie, był grany w Warszawie, był grany w Toruniu, był w Bydgoszczy. To inna mentalność troszeczkę polska, a jednak ludzie przyjmowali w Poznaniu na przykład, to też dokładnie tak samo jak w Białymstoku. Grałem to w Ameryce, grałem to w Szwecji, grałem to w Białorusi, grałem to na Litwie. Na Litwie, no tam to była ciekawostka. Właśnie, tego dotyczy moje kolejne pytanie. Czy to przedstawienie grane za naszą wschodnią granicą było tak samo odbierane, czy widzowie nie obrażali się? Było tak. Na Białorusi to było dosyć dawno. Śmieli się z tym, odbierali spektakl bardzo żywiołowo, a to był czas właśnie transformacji w Związku Radzieckim. Rosji dzisiaj, prawda? I jakoś Białorusini potrafili no, kupić ten spektakl, widzieć to spektrum, nie brali jeden do jednego i odbierali bardzo żywiołowo, tak jak należy ten spektakl odbierać. Natomiast niedługo potem grałem na zaproszenie ambasady polskiej w Wilnie i tam specjalnie nie wiedzieli, czy się śmiać, czy milczeć, czy płakać. Czy to było strachem powodowane, czy jeszcze taką mentalnością. No nie, to był czas, jak mówię, no, takiego przełomu w byłym Związku Radzieckim i nie zawsze wiedzieli, czy tak można. Że tak można, może w ten sposób, że tak można. Pytałam pana o wkład w rolę i rozwój tej postaci, bo reżyser nieżyjący już Andrzej Jakimiec w jednym z wywiadów sprzed lat powiedział, że ma pan, tu cytat, iskrę bożą do właśnie tego przedstawienia. I to było jedno z pierwszych doświadczeń aktorskich, wyzwań aktorskich w pana życiu zawodowym. Czy, jeżeli tak, to w jakim stopniu wpłynęło ono na inne, pozostałe kreacje? Proszę pani, ja staram się cały czas jakby i pilnować tego spektaklu z jednej strony, a z drugiej strony pilnować również tego, żeby nie być zaszufladkowanym aktorem. Tak jak na początku rozmowy mówiliśmy, los mi dawał do realizacji, do pracy, do różne role, różne bardzo i one wychodziły lepiej lub gorzej. Natomiast moim obowiązkiem również jest to, żeby nie wpaść w rutynę przy tym spektaklu. Ja ten spektakl zacząłem grać już po 10 latach praktyki w teatrze, grania, uprawiania zawodu. Także nie byłem takim jakimś tam młokosem, który zaczyna. Ale co nie znaczy, że było mi łatwiej. Absolutnie nie, bo to po raz pierwszy w życiu grałem monodram. Który stał się monodramem życia. Można tak powiedzieć? No nie ucieknę od tego. No nie ucieknę, nie ma siły.
25 lat na scenie dramatycznego teatru w Białymstoku. Zapiski oficera Armii Czerwonej. Serdecznie Państwa zapraszamy. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Ławniczak, aktor tego teatru i główny bohater przedstawienia. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję i zapraszam Państwa do teatru. A z naszym gościem rozmawiała Katarzyna Oklińska. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Autopromocja.